Niedzielny konkurs na olimpijskim obiekcie, gdzie rywalizowano podczas igrzysk w 1992 roku. No i jest już żółte światło, a zatem pojawia się zawodnik w żółtym plastronie ponownie na belce i bardzo szybko zapala Borek Sedlak światło zielone. No i miejmy nadzieję, że nabierze teraz tempa ten konkurs i że będą tutaj emocje. Rozpoczyna Bułgar Zografski. Już wzbił się w powietrze dynamicznie, kładzie się na narty, leci, leci daleko, bardzo daleko, poza setny metr, a zatem będzie zaraz liderem, no chyba, że tam jakiś był huragan pod narty. 0,8 metra na sekundę, a zatem 6,4 punktu będzie odjęty. Nie, nawet mamy teraz korektę. Odległość 106,5 metra, a zatem mamy nowy letni rekord skoczni Skalite, poprawione o pół metra. Osiągnięcie Macieja Kota sprzed 12 lat. No, wylądował to jeszcze telemarkiem, stąd nawet pojawiły się dwie dziewiętnastki, jedna 19,5 i pojawił się uśmiech na twarzy Grzegorza Sobczyka, bo on już wie, że po tym skoku Władimir Zografski powinien dzisiaj być na podium. A na którym jego stopniu i czy...